Na pewno się zmieni, a pierwsza rzecz, która się zmieni, że być może aktorzy już nie będą musieli komentować wydarzeń politycznych, tylko zostawią to komentatorom, a sami wrócą do teatrów i do kin, bo za tym tęsknią. Czuł się pan zobowiązany jednak wobec swoich fanów i widzów, którzy oglądają pana w kinie i w telewizji, do tego, żeby jednak wziąć sprawę w swoje ręce i komentować bieżącą rzeczywistość, żeby zachęcać do brania udziału w wyborach? No to nie było to uczucie, że się czułem zobowiązany. Czułem często dużą frustrację, dużą złość, czasami wściekłość, czasami rozpacz, bardzo silne emocje, które kazały mi działać, dlatego działałem. A czy na przykład gdyby teraz pojawiła się jakaś duża propozycja z Telewizji Polskiej, czy przyjąłby ją pan? W tej chwili zająłem się stand-upem, ruszam w Polskę i tylko to o tym myślę, spędza mi to sens powiek. Jestem niezwykle podniecony, mam ogromną frajdę wziąć się za rozśmieszanie ludzi.